Witam serdecznie w wędkarskiej szkole portalu marfisz.pl Wędkarstwo i przygoda. Dzisiaj będziemy zakładać wiśnie na kotwiczkę. Najpierw może przygotujmy sam zestaw na wiśnie. A więc zawiążemy kotwiczkę, przywiążemy kotwiczkę do żyłki przyponowej. Ja to zrobię węzłem Treeline, bo akurat ten węzeł jest moim ulubionym. Zawsze go stosuję praktycznie do wszystkiego. Jest to dobry węzeł, który polecam. Wszyscy mogą sobie, że tak powiem, go zaadoptować, nauczyć się, bo węzeł naprawdę mocny, niezawodny. Odcinam końcówkę. Na drugiej stronie żyłki, na odcinku jakichś 15 cm, robię sobie pętle. A przy okazji jeszcze raz wykorzystam pętlę perfekcyjną. Jeszcze raz ją tutaj pokażę. Być może ktoś przegapił tą pętlę gdzieś tam na YouTubie, na moich filmach. A pętla naprawdę warta tego, aby się jej przyjrzeć i aby ją stosować. Zaciągamy pętlę. Odcinamy końcóweczkę. Mamy gotowy przypon. Tak ten przypon wygląda. Pętla i kotwiczka na końcu. Teraz zajmiemy się wiśnią. Ja tu sobie wybiorę taką ładną, żeby można było fajnie pokazać, która tutaj jest taka najładniejsza, najlepsza. Może ta? Dobra, nie mam drylownicy, wobec tego pomęczę się troszkę igłą, pozwólcie. Tą karpiową swoją. Drylując wiśnie musimy to robić bardzo delikatnie. Musimy odzyskać prawie cały owoc nienaruszony, z wyjętą tylko pestką. Nie jest to nigdy łatwe, jeśli się to robi pierwszy raz. Dlatego warto sobie troszkę poćwiczyć, żeby po prostu mieć dobry owoc na haczyku. O! No, prawie w nienaruszonej postaci udało mi się tę wiśnię wydrylować. Teraz przekładam przez tą rozwaloną część owocu, rozwaloną część wiśni, przekładam swoją igłę karpiową. Gdzież ja mam kotwiczkę? Łapię za tą swoją pętlę, którą zrobiłem, i przeciągam. Kotwicę wbijam w dolną część wiśni. O! I w ten sposób mam już wiśnię zamontowaną na kotwiczce. Drugą część przyponu, tą z pętlą, doczepiam do żyłki głównej, tej, od której, na której mam spławik. A i co tutaj się dzieje? Jakąś sobie upartą agraweczkę wybrałem. No ludzie. Odegniemy trochę, niech tam. To za długo to już trwa. No, nie polecam tych agrawek. Trzeba zastosować inną. To nie jest dobre rozwiązanie. Bardzo dużo czasu zajmuje. I wygląda tak. Tak jakoś niepewnie. W każdym razie trzeba tu zastosować agrawkę, wybierzcie sobie jakąś inną, lepszą. Mamy przypon gotowy z wiśnią zamontowaną na kotwiczce. Zapraszam do próbowania na kleniach.
Thank you.